Cześć, dziś pokażę Wam, jak przygotować przepyszne bułeczki drożdżowe zawijane z jabłkami i migdałami. To jest deser idealny na każdą okazję. Do roboty! Na początek przygotujemy rozczyn, do miski wsypuję drożdże i cukier. Całość mieszam, aż drożdże się rozpuszczą, następnie dodaję ciepłe mleko, pamiętaj, żeby nie było zbyt gorące, i 3 łyżki mąki. Wszystko dokładnie mieszam. Gotowy rozczyn odstawiam na 10 minut, żeby lekko podrósł, albo przynajmniej zgęstniał. W międzyczasie do misy miksera przesiewam resztę mąki, dodaję sól, jajka, rozczyn w momencie, kiedy już wyrośnie albo przynajmniej zgęstnieje, oraz miękkie masło. Ciasto wyrabiam przez 10 minut na średnich, raczej niskich obrotach. Mój mikser ma 6 biegów, ja wyrabiam na drugim. Ciasto możesz oczywiście wyrobić też ręcznie, chociaż mikser zdecydowanie ułatwia sprawę. Gotowe ciasto będzie trochę rzadkie, ale raczej gładkie i sprężyste, nie powinno się też kleić do dłoni. Kiedy ciasto jest gotowe, przykryj je ściereczką i odstaw na godzinę w ciepłe miejsce, aby wyrosło. Podczas gdy ciasto rośnie, ja przygotuję nadzienie, czyli mam tutaj 3 jabłka, całkiem spore. U mnie są to kwaśne jabłka, szara reneta. Jabłka mam umyte, obiorę je i następnie pokroję na cienkie plasterki. Do pokrojonych jabłek dodaję płatki migdałów, brązowy cukier, śmietankę 30% i miękkie masło. Całość dokładnie mieszam. Jeśli chcesz, jabłka możesz na tym etapie wrzucić do garnka albo na patelnię i całość poddusić razem. Wtedy jabłka i drożdżówka bardziej będą przypominały, bardziej będą miały charakter szarlotki. Jeżeli natomiast zostawisz je tak jak ja w takiej postaci, jabłka będą wyraźnie wyczuwalne, zdecydowanie chrupiące i lekko kwaskowate. Wyrośnięte ciasto przenoszę na opruszoną mąką stolnicę i rozwałkowuję czy rozklepuję w prostokąt 30 na 40 cm. Na rozwałkowane ciasto wykładam całe nadzienie i delikatnie rozprowadzam je po powierzchni. Jeśli jabłka były podduszone przez Ciebie wcześniej, poczekaj, aż lekko wystygną, ale w momencie, kiedy wykładasz je na ciasto, mogą być wciąż lekko ciepłe, natomiast nie powinny być gorące. Następnie gotowe ciasto zawijam w rulon i kroję na mniej więcej 9 części, tak aby powstały małe ślimaczki. Tak przygotowane ślimaczki układam w tortownicy u mnie o średnicy 26 cm wyłożonej papierem do pieczenia. Gotowe ciasto odstawiam do ponownego wyrastania na 40 minut. Pod koniec wyrastania piekarnik nagrzewam do 170 stopni bez termoobiegu. Wyrośniętą drożdżówkę wkładam do nagrzanego piekarnika i piekę na drugim poziomie od dołu przez 40 do 45 minut, aż ciasto będzie złociste i wyraźnie pachnące. Gdyby w trakcie pieczenia wierzch ciasta zaczął się lekko przypalać, możesz przykryć go arkuszem papieru do pieczenia. Upieczone ciasto od razu wyjmuję z piekarnika i zostawiam na blacie, aby chwilę przestygło. Ja natomiast zajmę się sosem karmelowym. Do niedużego rondelka czy garnka wsypuję cukier brązowy, dodaję wodę i całość zagotowuję, mieszając od czasu do czasu. Taki syrop gotuję około 10 minut. Następnie dodaję miękkie masło i mieszam, podgrzewając do momentu, aż całe masło się rozpuści. Na koniec dolewam jeszcze śmietankę 30% i dodaję szczyptę soli. Całość gotuję do chwili, aż sos osiągnie pożądaną konsystencję. To tak w zależności od mocy palnika od 8 do 10 minut powinno być wystarczające. Najlepiej jest odrobinę sosu wyłożyć na talerzyk i poczekać, aż wystygnie. Wtedy widać, jaka jest ta konsystencja, ponieważ w garnku on na pewno w trakcie podgrzewania będzie dużo rzadszy niż finalnie po zastygnięciu. Gotowym, lekko przestudzonym sosem karmelowym polewam wierzch ciasta. I na tym etapie właściwie można już testować, a ciasto jest przepyszne, aromatyczne, z dużą ilością jabłek. Zapomniałam dodać, że jeśli ktoś chce i lubi, można oczywiście dosypać do środka jeszcze cynamon. Każdej wersji przepyszne gorąco polecam. A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. Do wszystkich przepisów w książkach dołączone są filmy. Kup pakiet już teraz na sklep.orchideli.com. Zapraszam serdecznie.